Cześć kochani, dzisiaj głosimy Ewangelię przy urzędzie dzielnicy Bemowo. Chcę tutaj wsadzić telefonik, o, tak żeby sobie ładnie stał. O, mamy, sprawdzimy czy nagrywa. Nagrywa, mamy tutaj potężny urząd, dużo okien, dużo ludzi usłyszy Ewangelię. A tutaj obok mamy osiedle akademickie i dom studenta. Kolejni ludzie, którzy usłyszą Ewangelię. I to jest to, do czego nas powołał Jezus. Głoszenie Ewangelii, występowanie przeciwko diabelskiemu żniwu, święty bunt na to, co się dzieje w tym świecie. To jest to, kochani. Lecimy. Alleluja! Chwała Jezusowi! Kochani, czy jest tutaj w tym miejscu osoba, która powie razem ze mną chwała Jezusowi? Czy są tutaj wierzący ludzie? No bo jeśli nie, no to dzisiaj przychodzi do was człowiek, który powie wam kilka słów. Który spotkał się w swoim życiu z Jezusem. Który kiedyś był zwykłym przestępcą. Zwykłym handlarzem narkotyków. Który siedział w więzieniach. Który krzywdził ludzi. Który myślał, że świat należy do niego. Ale wydarzyło się w moim życiu coś, co spowodowało, że zacząłem logicznie myśleć. Wiecie, logiczne myślenie polega na tym, po pierwsze, że każdy człowiek jest świadomy tego, że musi umrzeć. I każdy człowiek ma swoją teorię w głowie, swoją teorię na życie, ale też swoją teorię na to, co będzie po śmierci. Ja nie jestem jakimś religijnym chłoptasiem, który tutaj został przez kogoś przysłany. Jestem po prostu człowiekiem, który sam, osobiście zrozumiał, że potrzebuje odnaleźć tego Boga i prawdę o Nim i to zrobił. Po prostu. I to odnalezienie Boga to nie jest coś trudnego. Wiecie? Bo sam Bóg tak naprawdę odnalazł nas i postanowił, że nas uratuje 2000 lat temu. Wszyscy o tym wiemy, prawda? Wszyscy wiemy o tym, że był Jezus i że przyszedł 2000 lat temu, tylko że tak naprawdę to, że o tym wiemy, nie powoduje tego, że jesteśmy uratowani. To, co wykonało się na krzyżu Golgoty, to potężne dzieło. To dzieło zbawienia. Jezus, kiedy umierał na krzyżu, powiedział, wykonało się. I wiecie co? Dzisiaj wielu nie chce o tym słuchać, ponieważ nie są zainteresowani tym, że wspaniały Jezus przyszedł na tą ziemię, zapłacił za nich cenę, najpotężniejszy okup, jaki został zapłacony w dziejach ludzkości, to okup, który dał Jezus samego siebie zabić za ciebie i za mnie. On umarł za mnie. I wiecie co? Kiedy ja byłem w największym upadku swojego życia, kiedy już nawywijałem tyle, ile trzeba, znalazłem się w więzieniu, upadłem maksymalnie, ja zrozumiałem, że droga, którą idę, jest drogą do piekła. Ja powiedziałem zaraz przed moim zamknięciem w więzieniu, powiedziałem, Boże, ratuj mnie, bo ja nie wiem, co ze mną będzie. Na drugi dzień zgarnęła mnie policja i znalazłem się w więzieniu. Kiedy jechałem kabaryną do więzienia, całe życie przemykało mi przed oczami. Jechałem i płakałem, bo wiedziałem, że moje życie nic nie jest warte. Wiedziałem, że potrzebuję ratunku. Ale jak byłem w świecie na wolności, to kozaczyłem. Jaki ja to nie byłem urabura. Handlowałem narkotykami, jeździłem do krajów trzeciego świata robić lewe interesy. Wydawało mi się, że jestem kimś. Ale wewnątrz, mój trybunał wewnętrzny, czyli moje sumienie, potępiało mnie. Bo każdy ma to sumienie i każdy w środku ma to sumienie, które go potępia. Jeżeli teraz drażnią cię moje słowa, to znaczy, że to sumienie cię potępia. Ale kochani, ja tutaj przyszedłem wam przynieść dobrą nowinę, informację o tym, że jesteśmy uratowani i że nic nie musimy robić, ani nie możemy sobie zasłużyć na to właśnie zbawienie, które 2000 lat temu wykonało się na krzyżu Golgoty. Kochani, Jezus Chrystus w taki sposób pokochał człowieka, że przyszedł właśnie tu na ziemię. I największym dowodem miłości, jaki mogliśmy oglądać w dziejach ludzkości, było to, że sam Bóg wcielił się w człowieka i przyszedł na tą ziemię,
aby zaznać wszystkich trudów, które człowiek oczekuje tu na ziemi. On żył z ludźmi. On żył z ludźmi, z prostytutkami, z kłamcami, ze złodziejami. On do nich poszedł, do tych, którzy tak jak ja w więzieniu wiedzieli, że się źle mają. On nie przyszedł do tych, którzy myśleli, jestem dobrym człowiekiem, chodzę do kościoła, jestem sprawiedliwy, tutaj robię dobre uczynki, robię to, a robię tamto, Bóg na pewno będzie mi przychylny. Nie! Tacy ludzie idą do piekła, ponieważ oni uważają, że własnymi uczynkami zyskają sobie przychylność Bożą, ale to jest nieprawda. Lecz niestety w taki sposób jesteśmy wychowani w tym kraju. Religia, w której wychowaliśmy się, mówi nam, rób to, rób tamto, bądź dobrym człowiekiem, chodź do kościoła, a wtedy pójdziesz tam do jakiegoś czyśćca, nie wiadomo na ile. Będziesz oczyszczony i pójdziesz do nieba. To kłamstwo. I na tym kłamstwie bazuje diabeł. Bazuje cały system religijny, który utrzymuje ludzi za mordę, dzięki któremu sam się utrzymuje. I daje ludziom tak naprawdę przyzwolenie na grzech. Bo skoro pójdę do czyśćca, to sobie pogrzeszę trochę w tym życiu, ileś tam pocierpię i pójdę do czyśćca. Prawda jest taka, że do Boga przychodzą ludzie ze złamanym sercem, ludzie, którzy wiedzą, że potrzebują ratunku. I nieważne, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy jesteś złym człowiekiem, czy jesteś alkoholikiem, czy jesteś biznesmenem, czy jesteś studentem, czy jesteś urzędnikiem państwowym, potrzebujesz Jezusa. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Tak jest napisane i to jest święta prawda. Kochani, aby stać się obywatelem nieba, aby narodzić się na nowo, aby stać się człowiekiem prawdziwie wierzącym tutaj na ziemi i wiedzącym, dokąd idzie, człowiekiem, który nie boi się tego, że umrze i pójdzie nie wiadomo gdzie, człowiekiem, który będzie wiedział, że kiedy umrze, to pójdzie do nieba, to trzeba uwierzyć w Jezusa. I teraz wiecie, jak ja to zrobiłem? Ja to zrobiłem w prosty sposób. Powiedziałem, Boże, ratuj mnie, bo potrzebuję Ciebie. Boże, ratuj mnie, bo ja Cię nie znam, a chcę Cię znać. Ty umarłeś za moje grzechy i ja w to wierzę. Kiedy staniesz przed Nim, zamkniesz się w swoim pokoju i staniesz przed Nim i powiesz, Boże, ratuj mnie. Możesz nawet nie dowierzać, że coś się wydarzy. Możesz w nic nie dowierzać. Możesz być pusty w środku, przestraszony. Może ci się wydawać, że się głupio zachowujesz. Ale dzięki tej decyzji gwarantuję ci, że Bóg przyjdzie do twojego pokoju i uratuje cię. Ponieważ On już umarł za ciebie i cię uratował. I teraz twoje zadanie polega na tym, abyś ty przyjął ten ratunek. Abyś ty powiedział, wierzę, dziękuję ci, że mnie uratowałeś. Ogłaszam Cię Panem mojego życia. Przyjdź. I On przyjdzie. I tak do mnie przyszedł pod celą więzienną. Ja byłem człowiekiem, który grzeszył i się cieszył. Byłem handlarzem narkotyków, krzywdziłem ludzi. I nie robiło mi to problemu. Gdzieś to sumienie mnie potępiało, ale robiłem to i było dobrze. Robiłem to i było dobrze. Ale kiedy przyszedł Jezus i kiedy powiedziałem, że Go potrzebuję, bo uznałem swoje życie za szambo, wtedy On przyszedł i dał mi nowe serce. Bo wiecie, jak to jest. Mówi się, że ludzie się nie zmieniają. I to jest prawda. Ludzie się zmieniają tylko z jednego powodu i w jeden sposób. Kiedy przyjmują Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I ja wtedy właśnie w więzieniu, pod tą celą, z przestępcy, stałem się człowiekiem, który nienawidzi grzech. Znienawidziłem swoje życie stare, znienawidziłem swoje szambo, w którym byłem. I uznałem to, że Jezus mnie uratował. Stałem się wdzięczny. To była kolejna rzecz. Wdzięczność. Wdzięczność za to, co się stało na krzyżu Golgoty. Jest owocem nowego narodzenia. Musicie narodzić się na nowo, kochani. Bo jeśli nie narodzicie się na nowo, tak jak ja, nie wejdziecie do nieba. A narodzić na nowo można się tylko w taki sposób, że się uzna swoje życie za bagno i uwierzy się w to, że Jezus uratował to życie. W innym przypadku idzie się do piekła. I czy ty się dzisiaj z tego śmiejesz? Czy ty sobie masz jakieś wyobrażenia z kreskówek o piekle czy o niebie? To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy chociaż na chwilę zastanowisz się na poważnie nad swoim życiem i uznasz, że potrzebujesz ratunku. Ludzie rodzą się, żyją i umierają jak zwierzęta. Jedzą,
piją, walczą o karierę, żeby być kimś, a później i tak muszą umrzeć. Czy to nie jest śmieszne, a zarazem żałosne? Tak, to jest śmieszne i żałosne. Każdy człowiek ma w sobie ziarno wiary. Nie ma człowieka na ziemi, który by nie miał ziarna wiary. Jeżeli uwierzysz w to, że Jezus umarł za ciebie, to ziarno zacznie rosnąć. Kochani, niewiedza nie usprawiedliwia człowieka. Niewiedza nie usprawiedliwia człowieka. Ale tacy ludzie jak ja są po to, aby nie było usprawiedliwienia, że czegoś nie wiedzieli. Dzisiaj przychodzę i mówię wam o tym, jak proste jest stanie się obywatelem nieba, ale jak też potężna jest cena, którą zapłacono za nas. Cena, którą obok której nie da się przejść obojętnie. Cudowny Jezus, który umarł za nasze błędy, który tak nas pokochał, że zdecydował się, aby przyjść na tą ziemię i wycierpieć krzyż Golgoty, zostać stratowany, zbity, zmiażdżony, dlatego, że cię kocha. I to dzieło będzie sądzić każdego człowieka. Tego, który uwierzył, to będzie sąd dotyczący nagród i tego, który nie uwierzył. Sąd dotyczący kary śmierci. Nie bądź idiotą, powiem tak, nie bądź idiotą. Nie daj się wkręcać, że jakoś to będzie. Nie daj się wkręcać w jakąś głupią reinkarnację, czy jakieś inne wierzenia. Religii jest 100 tysięcy na świecie, ale prawda jest tylko jedna. I dzisiaj masz przywilej tę prawdę usłyszeć od człowieka, który jest zjednoczony z Jezusem, który wierzy w to, że został wykupiony z ręki diabła. Wiecie, ja od ludzi religijnych różnię się tym, że mówię wam rzeczy proste, bo Bóg jest prosty i prosto mówi do swoich ludzi. Bóg to nie religia. Kochani, religia mówi coś, czego do końca nie rozumiemy. Ale tutaj chodzi o to, żebyśmy nie rozumieli. Chodzi o to, żeby system sobie istniał. I żeby utrzymywał ludzi w niewiedzy. Tak działa diabeł. Ja to teraz obnażam. To diabelskie dzieło. I ja chcę wam powiedzieć, że Bóg jest prostym Bogiem, który mówi w prosty sposób do swoich ludzi. Nie jestem jakimś człowiekiem, który tutaj wam będzie przepowiadał koniec świata, choć żyjemy w czasach końca. Wiecie, koniec świata to jest wtedy, kiedy człowiek umiera z jakiegokolwiek powodu i idzie do piekła. To jest koniec świata. To jest koniec świata. Ale początek życia jest wtedy, kiedy ukorzy się przed swoją głupotą i uwierzy w to, że został stworzony przez potężnego Stwórcę. Jesteś cenny, jesteś wartościowy, jesteś dziełem Boga. Bóg ma o tobie dobre myśli. On chce, aby każdy uwierzył i został zbawiony. On tego chce. On tego chce. On, kochani, tego chce. Życzę wam, abyście, tak jak wam dzisiaj powiedziałem, zamknęli się w swoim pokoju. Ja wam gwarantuję wam to. On wam odpowie. On mi odpowiedział, on odpowiada ludziom, którzy go szczerze szukają, a szukać to jest tylko takie słowo, tak naprawdę przyjdź do niego i powiedz mu, potrzebuję ciebie, a on do ciebie przyjdzie, kochani. Jeżeli jest tutaj jakaś osoba, która chciałaby porozmawiać ze mną więcej, która ma jakieś pytania, która potrzebuje modlitwy, może nie wiesz, jak to zrobić i potrzebujesz, abym cię przyprowadził do tego Jezusa, to możesz się ze mną skontaktować. Znajdziesz mnie na Facebooku pod imieniem i nazwiskiem Rafał Grodzki, służba ewangelizacyjna. Możesz mnie znaleźć też pod normalnym nazwiskiem Rafał Grodzki. Taki gość z tatuażami na szyi. Rozpoznasz mnie w internecie. Możesz do mnie napisać, a ja ci pomogę, jeżeli jesteś chory również. Albo zniewolony jakimiś narkotykami. Czymkolwiek, ja też byłem. To zadzwoń do mnie, albo napisz. A ja się pomodlę o ciebie, będziesz wolny. Jeżeli dość masz ciężkiego i trudnego życia, które cię przytłacza, czujesz pustkę w środku, zadzwoń albo napisz do mnie, a ja ci pomogę. Amen.